Duże zmiany w Młodzieżowym Domu Kultury. Rozpoczął się pierwszy rok szkolny, w którym placówka będzie nie edukacyjną, a kulturalną. Pracownicy przestają być nauczycielami, będą animatorami, a pieniądze na działalność MDK-u mają płynąć z Ministerstwa Kultury. Bardziej będziemy finansowani tak jak muzea i domy kultury, więc to troszeczkę zmienia. Dla nas bezpośrednio oznacza to właśnie z jednej strony inne źródła finansowania, być może troszeczkę mniej pewne, ponieważ jednak subwencja oświatowa jest z góry ustalona, natomiast z drugiej strony daje nam też możliwość pozyskiwania innych alternatywnych źródeł finansowania. Myślę tutaj o projektach unijnych, o jakichś formach, w których my możemy sami pozyskiwać pieniądze, więc to też są dwie strony medalu. Zobaczymy, która jest jaśniejsza. Ja jestem optymistą, myślę, że w sumie będzie tylko lepiej. Dyrektor MDK-u mówi również, że tych nieco biurokratycznych zmian nie odczują dzieci. Nadal każdy znajdzie tu coś dla siebie. To, że zmieniamy szyld, troszeczkę formę organizacyjną, nie chcemy, żeby to się przekładało właśnie na naszą ofertę, więc tutaj gorący apel i zaproszenie. Zapraszamy wszystkich naszych uczestników, którzy do tej pory korzystali z naszych form różnych zajęć, żeby chcieli korzystać z nich nadal. Jest w czym wybierać. Zajęcia dla najmłodszych dzieci zaczynają się już przed południem. Starsze mogą tu przyjść po szkole. Mamy zajęcia językowe, angielski, francuski, włoski. Mamy zajęcia ruchowe, jest basen, jest aerobik. Mamy zajęcia fotografii, mamy takie zajęcia dziennikarskie, humanistyczne, recytatorskie. Bardzo bogata oferta zajęć plastycznych w wszystkich grupach wiekowych. Takie zajęcia twórcze dla dzieci, podstawówka, szkoła średnia. Nawet tym, którzy nie mają na siebie konkretnego pomysłu, instruktorzy i animatorzy podpowiedzą, jakie zajęcia wybrać. Najważniejsza rada dla dzieci i rodziców – nie zrażać się pierwszymi niepowodzeniami. Myślę, że trzeba próbować i nie na przykład nie zrażać się tym, że dziecko zapisaliśmy na zajęcia, on mówi, że nie będzie chodzić, bo mu się znudziło na przykład. Każde dziecko ma do tego prawo i trzeba dawać mu możliwości, by spróbowało jak najwięcej rzeczy, jak najwięcej działań i w końcu znajdzie to, co będzie lubiło, to, co będzie mu sprawiało radość i w czym będzie faktycznie bardzo dobre. I jeszcze nowość. MDK jako placówka kulturalna otwiera galerię, w której pokaże pracę swoich podopiecznych. Zachęcamy wszystkich, którzy robią coś fajnego i chcieliby pokazać te swoje prace w szerszemu gronu. My zajmiemy się zorganizowaniem jakiegoś wernisażu i wystawą, promocją młodego artysty. Szczegółowy wykaz zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury dostępny na portalu isanok.pl.